Wśród krętej drogi zgubimy się. Bądź pewna, że nie zawiodę cię. Wszystkich serdecznie na pierwszym wojewódzkim konkursie tanecznym Vivat Dance. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Honorowy patronat pierwszego wojewódzkiego konkursu tanecznego Vivat Dance objęli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, starostwo powiatowe w Rybniku oraz burmistrz gminy i miasta Czerwionka Leszczyny Wiesław Janiszewski. Serdecznie dziękujemy. Serdecznie witamy zaproszonych gości. Burmistrza gminy i miasta Czerwionka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. Witam wicestarostę powiatu rybnickiego Marka Profastę. Witam kierownika referatu oświaty, promocji, kultury i zdrowia starostwa powiatowego pana Grzegorza Potysza. Witam przewodniczącą Komisji Oświaty Stefanię Szyb. Witam radnych Komisji Oświaty w Czerwionce Leszczynach, pana Gabriela Bregułę, pana Bogdana Knopika, panią Izabelę Rajca i panią Jolantę Szejka. Witam panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariolę Czajkowską. Witam przewodniczącą Rady Rodziców naszego przedszkola panią Monikę Badera-Tarnycką. Witam dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców. Witam media, TVT, Kurier i Iknurów. Jeszcze przed chwileczką mieliśmy tutaj przedstawiciela województwa, panią, przedstawiciela wojewody śląskiego, kierownika oddziału do spraw komunikacji społecznej, rzecznika prasowego, panią Alinę Kucharzewską, ale w związku z obowiązkami zostawiła nagrody i opuściła nasz konkurs. Ale też ją, że tak powiem, na odległość przywitamy. Witamy także naszych wspaniałych tancerzy wraz z choreografami, instruktorami, opiekunami i rodzicami. Przyjechały do nas zespoły The Clashers z przedszkola Syrymi, brawo! Zespół Pola z przedszkola numer 1 Promyczek w Czerwionce Leszczynach. Zespół Stars z przedszkola ze Świetlan. Brawo, brawo! Zespół Bełkowiaczki z przedszkola z Bełku. Zespół Aplauz z niepublicznego przedszkola Karolinka w Czerwionce Leszczynach. Zespół Sówki z przedszkola ze Stanowic. I zespół Bailando z przedszkola numer 10 w Czerwionce Leszczynach. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe, medale oraz puchary dzięki uprzejmości naszych sponsorów. Wojewoda Śląski, nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Brawa. Starostwo,
Starostwo Powiatowe w Rybniku, puchary dla zespołów oraz medale dla wszystkich uczestników. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, upominki promocyjne dla przedszkoli. Gabriela Grochla, Rada Powiatowa, upominki dla instruktorów zespołów tanecznych. Krystyna Piwczyk, soczki i wafelki dla wszystkich uczestników. Studio filmu i fotografii Frycz Company, wykonanie wideorejestracji konkursu. Studio fotograficzne Andrzej Kroczyk, wykonanie fotorelacji konkursu. Mariola Czajkowska oraz pracownicy CKE za możliwość skorzystania z sali widowiskowej oraz za obsługę techniczną konkursu. Myślę, że dla wszystkich sponsorów jeszcze raz ogromne brawa. Witamy również naszych wyjątkowych gości, którzy będą mieli dziś niełatwe zadanie oceniać naszych małych artystów. Witamy serdecznie nasze szanowne jury. Jury jest usadowione u góry tam na sali widowiskowej. Witamy panią Annę Gocyk, przewodniczącą Komisji Choreograf i Instruktor Tańca Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytm. Witamy panią Joannę Rzymanek, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Wykształcenie Muzyczne. Witam panią Elżbietę Pierchała, kustosza Śląskiej Galerii Malarstwa Jan w Jankowicach, radna powiatowa. Inicjatorką dzisiejszego konkursu jest nauczycielka naszego przedszkola, pani Natalia Grochla. Do organizacji zaprosiła nauczycielki Aleksandrę Cieślik oraz Annę Bygłar. A ja teraz postanowiłam zaprosić tutaj na środek do otwarcia naszego konkursu pana burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz wicestarostę powiatu rybnickiego pana Marka Profaskę. Zapraszam. Jest to dla nas wyjątkowe przeżycie, bo to mamy pierwszy wojewódzki konkurs w naszym mieście. Szanowni Państwo, drogie dzieci, zaproszeni goście, opiekunowie, szefowie przedszkoli. Gmina znana jest, nasza gmina, gmina i miasto Czerwionka Leszczyny, ale także myślę i cały powiat rybnicki z tego, że śpiewa. Ale od dzisiaj rozumiem, że będzie znana nie tylko przez pryzmat zespołów mażoretki czy rytm, ale także roztańczonych przedszkoli. Z tego niezmiernie się cieszymy. Pierwszy wojewódzki konkurs, rozumiem, że to jest premiera. Wielkie wydarzenie dla samych uczestników, ale myślę także i dla nas, widzów. Ja tylko w imieniu tych, którzy będą patrzeć, zapraszamy gości, rodziców. Chcę was serdecznie przywitać i życzyć jak najlepszych wykonań tańców. Pozbądźcie się tremy. Scena jest przyjazna. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości nie jeden tańcerz reprezentował także swoje środowisko na scenach nie tylko w Czerwionce Leszczynach, ale kraju, a nawet świata. Wszystkiego dobrego. Dołączając się do słów pana burmistrza, w imieniu pana starosty Damiana Mrowca, pana kierownika Potysza oraz własnym, jak i samorządu powiatowego, niezmiernie się cieszę. Gratuluję pomysłu, gratuluję pani dyrektor i całego zespołu za przygotowanie takiej wspaniałej uroczystości, takiego wspaniałego konkursu. Ja myślę, że to
co to piękno, ten artyzm, który jest, który będzie pokazany, jest dzięki opiekunom, ale i dzięki rodzicom, dziadkom, którzy wspomagają tych naszych młodych artystów, żeby mogli ten wspaniały kunszt pokazać. Gratuluję, życzę takich wspaniałych wrażeń, no i myślę, że ta kontynuacja tego konkursu będzie w kolejnym roku i będzie się dalej tak wspaniale rozwijał. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I tak teraz myślę, bo to jest najważniejsze od otwarcia dzisiejszego spotkania. Pierwszy wojewódzki konkurs taneczny Vivat Dance uważamy za otwarty. A więc zaczynamy nasz konkurs. Na początek zapraszamy zespół The Clashers z przedszkola w Syrynii, która zatańczy dla nas Fire Dance. Uwaga, dla wszystkich choreografów mamy przygotowane krzesło. Jest one tutaj na środku naszego pierwszego rzędu, na pomarańczowo z napisem choreograf. Kiedy Pani ustawią swoje dzieci na scenie, bardzo prosimy zająć o te honorowe miejsce, żeby dzieci dobrze widziały. I będziemy zaczynać nasze tańce. Instruktorem zespołu The Clashers jest pani Sonia Płaczek, a opiekunem zespołu jest pani Izabela Sosna. Przygotowują się zespół z przedszkola numer 1 z oddziałem integracyjnym Promyczek, zespół Kola w Czerwionce Leszczynach. Wielkie brawa dla naszych tancerzy. Dziękujemy za piękne występy. Jeszcze raz wielkie brawa. Zapraszamy teraz zespół Kola z przedszkola numer 1 z oddziałem integracyjnym Promyczek w Czerwionce Leszczynach,
który zatańczy dla nas Pink Dance. Instruktorem i opiekunem zespołu są panie Aleksandra Wrożyna oraz Katarzyna Kwiatkowska. Zapraszamy. Przygotuje się zespół Star z przedszkola nr 2 w Świerklatach. Se desvaneció.